panowie. Proszę państwa, serdecznie zapraszamy na koktajlową muzyczną bitwę, radosną i refleksyjną piosenkę. Będziemy szczęśliwi, kiedy wspólnie połączy nas muzyka i wyłącznie dobra energia. Witamy was bardzo ciepło i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Życzymy dobrej zabawy i fantastycznych wrażeń. Przed państwem Mariusz Kalaga. Witam państwa serdecznie, za siebie. Come on! Słońce południa nad morskie plaże ściągnęły nad wodę dziewczą moc. Szukam więc serca, co mi rozkaże, patrząc nieśmiało na jej koc. Dała mi sygnał, że mogę podejść, jej czarne oczy uwiodły mnie. Znów mam nadzieję, że to jest prawda, czy tylko zwodzi mnie. Nie mam wyjścia, mówię ci, chciałam morę mio. Nie urogię jednej łzy, nie obarczysz mnie za tą winą. Już zamknąłem serca drzwi, chciałam morę mio. I nie spotkasz więcej mnie od Ferrari po Gran Siro. Hey! Czekam od wczoraj, czekam od rana, czekam na ciebie przez całą noc. Raz jesteś smutna, raz niewyspana, może mi wreszcie wyjaśnisz to. Niby mnie kochasz, chcesz, abym został, każesz włoskiego i uczyć się. Ja dobrze wiem, że to nie jest prawdą, ty tylko zwodzisz mnie. Nie mam wyjścia, mówię ci, ciała more bio. Nie urogię jednej łzy, nie obarczysz mnie za tą winą. Już zamknąłem serca drzwi, ciała more. Serdecznie. To dla mnie ogromny zaszczyt móc dzisiaj państwu w niedzielne popołudnie śpiewać w pięknej klimatyzowanej sali w Zalasewie. Witam wszystkich mieszkańców Zalasewa, a także witam gminę Swarzędz i okolice, a przede wszystkim witam kochaną Wielkopolskę. Jesteście po prostu cudowni, uwielbiam tu grać, zresztą zawsze podkreślam, będąc tutaj w Wielkopolsce, że znakomicie się czuję w waszym towarzystwie. Wczoraj przyjechaliśmy z Kaszub, bo wczoraj graliśmy na Kaszubach w miejscowości Brusy, koło Chojnic, na razie, gdzie państwo wiecie, gdzie to jest, ale też było przyjemnie, nie powiem. Natomiast dzisiaj się ucieszyłem, że na widowni sama młodzież. Sama młodzież.
No kochani, jak moje serce się raduje, jak widzę tyle wspaniałej młodzieży, dziewczyny, chłopaki. Czołem, witam was serdecznie. Nie wiem, czy większość z państwa wie, ale moje koncerty noszą tytuł Muzyczny koktajl, dla każdego coś innego. Mam nadzieję, że każdy z państwa z tych opowieści muzycznych coś do domu sobie zabierze. A poza tym, kochani, my nie rezygnujemy z młodości. Dalej robimy te same głupoty, tylko wolniej. Bo ja wiem. No, dziękuję bardzo. Cieszę się niezmiernie, że przyszliście państwo o tu blizę. Mąż z żoną, ale swoją. Nie. Żona z mężem. O, nawet koleżanka z wojska. Pan z koleżanką z wojska, tak? No to dzisiaj są wszystkie kwity dozwolone. W każdym razie, szanowna małżonka, jak ma na imię? Adela. Ja Adela już zakłada suknię. Pięknie. Brawo dla Adeli! Witamy państwa bardzo serdecznie. A szanowny małżonek? Klaudiusz! Nie, no taki fantastycznie, ale trafiłem. Adela, Klaudiusz. Ze Śląska, a ja jestem z Galicji. Ja, przykro mi, bo tu wczoraj też zarzucali mi, śpiewaj po śląsku! Ja, przykro mi, ja po śląsku nie umiem śpiewać, bo nie udaję kogoś, kim nie jestem. A że nie jestem Ślązakiem, żonę mam Ślązaczkę rodowitą. Tam siedzi u góry. Dba o dźwięki, żeby do państwa dochodziły dobre. Ale no nic, ja przyszedłem tu śpiewać, nie zagadywać. Klaudiusz, mam nadzieję, że teraz będziesz miał jedyną, niepowtarzalną okazję, żeby się nachylić nad uchem Adeli, tylko nie pluj. Nachyl się elegancko i powiedz jej w języku miłości, bo miłość można różnie wyrażać. Dziewczyny, często słyszycie słowo kocham cię? Nie! Nie! Klaudiusz wychodzi, patrzcie. Musicie to nadrobić, chłopaki. Musicie to nadrobić. Kobieta w tygodniu przynajmniej 3 razy powinna słyszeć kocham cię. A najlepiej jak codziennie. Ona zupełnie inaczej funkcjonuje. Zapewniam was. Lepszy obiad, o. Akurat po niedzieli jesteście po dobrym obiadku. Znakomicie. Na przykład Anglicy mówią I love you. Francuzi mówią je t'aime. Niemcy mówią źli będę. Ale nie ma to jak w języku miłości, Klaudiusz, nachyl się do Adeli, powiedz Adela, amore mio. Dami tue mani, i tuoi pensieri strani, la bocca che mi tira su. Sento tua energia, tu qualche allegria, un fulmine che viene giù. Ciao amore, come stai? Dolci più quella che mai. Ciao amore, cosa fai? Dimmi, dimmi cosa sei. Amore, amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu. E dolci tu respiro. Amore, amore mio, c'è l'angelo di cielo blu. Sotto questo sole il resto non esiste più. Io vedo solo te, tu vedi solo me, intorno non più niente c'è. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? E dimmi, dimmi cosa sei. Amore, amore mio, sei tu. E oggi tu respiro. Amore, amore mio, c'è l'angelo di cielo blu. Sento la più bella, la più bella del mondo. Oh.
Dużej poklaskali, to bym się zdążył napić. Woda, woda. Zapewniam. Kto nie wierzy, zapraszam. Świetnie. Drodzy Państwo, a propos picia. No. Z piciem to jest tak, proszę Państwa, jakby kobieta weszła do sklepu, przymierzyła i nie kupiła. To tak jak mężczyzna naleje i nie wypije. Mój kolega, znakomity instrumentalista, z którym gram już ponad 20 lat, jest ogromnym miłośnikiem picia kawy. Dużo tych kaw pije dziennie, 3-4, ale póki zdrowie mu pozwala, lubi kawę pić. Ja z kolei lubię pić herbatkę. Różną, pachnącą, taką owocową. Różne herbatki. Ale jak się spotykamy na przykład na muzyczne próby czy coś, no to żeby się nie kłócić, no to pijemy wódkę. Czysta, najlepsza, nie żadna reklama, bo nie plami duszy i ciała. Kiedyś grałem w Krakowie, w konsulacie w Krakowie, w Chorwacji i było pełno tych purpurowych gości na przodzie, no i jeden był tylko w koloradce. No i idziemy. Oczywiście to był świętej pamięci wspaniały biskup Pieronek. No i tak idziemy na taką wigilię. On tak mnie za ramię, a artysta to co się napije? Ja mówię, księże biskupie, no ja ewentualnie to samo co ksiądz biskup. O, no to widzisz, artysta, ja piję tylko czystą, bo nie plami duszy i ciała. No i tak zostało. Zresztą mam nadzieję, że kolejna opowieść muzyczna będzie związana z kontaktami damsko-męskimi, bo tutaj na pewno Klaudiusz i Adela, jak pójdziecie do swojego domu, to wszystko się zgadza, bo ta noc może być niezapomniana, tak jak w piosence. Chociaż niektórzy z niedzieli na wtorek mogą do domu dojść. Nie zapomnę tamtej nocy w takim razie. Kto zna to śpiewa? Come on! Come on! Prawie rok już włóczę się za tobą. Zimne noce tulę się do wspomnień. A ty nawet kiedy jesteś obok, klawiec to zapomniałem, patrzcie. Miałem gdzieś tak w domu spokój błogi, zanim ty stanęłaś na mej drodze. Dziś o sobie każesz mi zapomnieć. Koniec bajki, już ci nie obchodzę. Śpiewamy!
nie zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, gdy się niebo otworzyło. Spojrzał na mnie cały tłum, zostawiłem doliczone, ale to się nie wzruszyło. Nie zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, gdy się niebo otworzyło. Spojrzał na mnie cały tłum, zostawiłem doliczone, dla mnie nic się nie skończyło. Rozstać się po świcie. Miły uśmiech poszli mi czasami. Jeśli na swej drodze znów mnie spotkasz, nocą będę wiernie stał pod drzwiami. Może kiedyś puścisz mnie do środka i zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, gdy się niebo otworzyło. Z pożądania cały głowę zostawiłem doliczone, ale to się nie wzruszyło. Nie zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, gdy się niebo otworzyło. Pożądania cały głowę zostawiłem doliczone, dla mnie nic się nie skończyło. Pożądania cały głowę zostawiłem doliczone, dla mnie nic się nie skończyło. Z Państwa kolejna opowieść muzyczna będzie związana nieco z innym gatunkiem muzycznym, który również od wielu, wielu lat uprawiam, mianowicie muzykę country. Są tutaj miłośnicy muzyki country, a widzę, tak, witam Was serdecznie. W tym roku miałem zaszczyt mieć obchodzić swój jubileusz 30-lecia występów na Międzynarodowym Pikniku Country w Mrągowie Górniczej. Mam nadzieję, że byliście? Tak, ja. Przecież byliście. No tak. No więc na miłośniku muzyki country, bo od 10 lat też śpiewam tak zwane szlagiery. Czy to są śląskie, czy śląskie, nie będę z tym absolutnie dyskutował. Każdy z Państwa ma prawo sobie klasyfikować mój repertuar i piosenki. W każdym razie, oprócz muzyki country, śpiewam także szlagiery. Ale teraz dla miłośników, tych, którzy znają, to się ucieszą, a ci, co nie znają, mam nadzieję, poznają. Rosa Amarilla. To była moja Rosa Amarilla, malutka meksykańska Tomatilla. Wypiłem kiedyś trochę więcej wina, gdy wstałem, przeczytałem krótkie pyla. Gdy ją ktoś
naprawdę tu nie ma mojej małej woli. Waszą czujność, ale widzę, że jesteście cudowni i czujni. Jadąc tutaj do was, niedaleko za Lasewa, takie domki były, jeden obok drugiego, przegradzał taki płotek. No oczywiście dwie sąsiadki, dawno się nie widziały, stanęły przy płotku. Cześć Marysiu, cześć, jak cię dawno nie widziałam, Marysiu. No cześć, Krysiu, cześć, cześć. Co tam u ciebie? Ach, Marysiu, wszystko mnie boli. Wszystko. Głowa mnie boli, plecy mnie boli. Żołądek mnie boli, a wszystko mnie boli, Marysiu. No co ty opowiadałeś? Ja wczoraj widziałem wieczorem, jak do ciebie wchodził Andrzejek. Rano wychodził Klaudiusz. No chyba mi nie powiesz, żeście całą noc telewizję oglądali. Co za ludzie. Co za ludzie. Jeden organ zdrowy i wszyscy zazdroszczą. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Oczywiście atmosfera się taka tutaj nam robi jak u cioci na imieninach, czego się bardzo cieszę. Bo ten dystans jakoś tak się skraca. Bardzo w ogóle lubię, jak publiczność jest blisko. A przede wszystkim, jak ją widzę. To wtedy wiem, do kogo kieruję to, co chcę skierować. Ale skoro tak fajnie się bawicie, to bym zaproponował taką opowieść muzyczną, że na siedząco będziecie mogli zatańczyć. Tak, takie rzeczy. Tylko musicie spełnić dwa warunki. Dwa. Trzeba się nachylić w prawo. I w lewo. Brawo. No mam nadzieję, że widowna pięknej klimatyzowanej sali zaraz sobie zafaluje. W brawo i w lewo! Bo każdy lubi śpiewać, gdy wieczór puka nam do drzwi. Kiedy masz już pełno w szkle, smutki giną gdzieś na dnie. Więc wszyscy górę, ręce w górę, bawmy się ten raz, żeby chociaż na chwilę zatrzymać czas. I w prawo i w lewo wypijmy za wiele dobrych lat. W lewo i w prawo, bo przecież dziś się nie kończy świat. Panie, panowie, wypijmy na zdrowie, niech szumi na głowie i serca nam gra. Bo dzisiaj tu nie będziesz sam, żadnych zmartwień nie trzeba nam.
zanim nas wygoni świt. Długa noc przed nami dziś, więc wszyscy w górę, ręce w górę, bawmy się ten raz, żeby chociaż na chwilę zatrzymać czas. I zatrzymujemy czas. W prawo i w lewo wypijmy za wiele dobrych lat. W lewo i w prawo, bo przecież dziś się nie kończy świat. Panie, panowie, wypijmy na zdrowie, niech szumi nam w głowie i w serca nam gra. Przecież dziś się nie kończy świat. Panie, panowie, wypijmy na zdrowie, niech szumi nam w głowie i w serca nam gra. Panie, panowie, no, miałem okazję zobaczyć wam, spojrzeć głęboko w oczy, z bliska, a że w oczach można wszystko wyczytać. Oczy są zwierciadłem duszy. Wszystko. Radość, refleksje, troszkę smuteczki, niektórym się zarosiły oczka. Cała prawda. Cała prawda w waszych oczach była. Za chwilę będzie właśnie o takim tytule piosenka. A poza tym, proszę państwo, jak człowiek mówi prawdę, to nie musi nic pamiętać. O, dokładnie. Ja tak mam. Prawda? Kobiety czasem mają takie dylematy. Oczywiście nie, żebym się teraz nad wami dziewczyny pastwił, ale mają takie dylematy. Czy ten, czy tamten, może się trzeci pojawi. Adela nie miała takiego dylematu. 46 i a VAT plus czy bez VAT-u? A, 46 lat razem. Tak. O, Klaudiusz, gratuluję. Gratuluję. Gratuluję tego rozsądku. Gratuluję. Cała prawda w waszych oczach, dziewczyny. Gdy rozmawiasz ze mną, inny ktoś cię zauroczył, średnia to przyjemność. Nie pomogą czary mary, ani okulary. Cała prawda w twoich oczach, bój się z nieba kary. Zostaw go, porzuć go, czemu właśnie on? Dwóch facetów w twoim sercu, to poważny błąd. Odpraw go, odpocząć go, zostaw tylko mnie. Cała prawda w twoich oczach i ja o tym wiem. Ej, zostaw go, odrzuć go, czemu właśnie on? Dwóch facetów w twoim sercu, to poważny błąd. Odpraw go, odrzuć go, zostaw tylko mnie. Cała prawda w twoich oczach i ja o tym wiem. Nie
udawaj, że kontrolę masz nad sytuacją. Czuję, że cię serce boli, wybrać nie jest łatwo. Zdejmij wreszcie okulary, w oczy spójrz mi szczerze. Przestań się nad sobą żalić, bo ja oczą wierzę. Zostaw go pożywką, czemu właśnie on? Dwóch facetów w twoim sercu, to poważny błąd. Odpraw go, porzuć go, zostaw tylko mnie. Cała prawda w twoich oczach i ja o tym wiem. Zostaw go, porzuć go, czemu właśnie on? Dwóch facetów w twoim sercu, to poważny błąd. Odpraw go, pożyć go, zostaw tylko mnie. Cała prawda w twoich oczach i ja o tym wiem. Uwaga, zaleszono! Zostaw go, pożyć go, czemu właśnie on? Dwóch facetów w twoim sercu, to poważny głos. Odpraw go, porzuć go, zostaw tylko mnie. Cała prawda w twoich oczach i ja o tym wiem. Cała prawda w twoich oczach i ja o tym wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejna opowieść muzyczna to też nawiązująca do znakomitego rezultatu Adeli i Klaudiusza, bo założę się, że 40... No przepraszam, ale no fajnie jesteście, no to tak się do was przyczepiłem, nie? Klaudiusz, ty jesteś fajny, wesoły człowiek. Ja widzę w twoich oczach, jesteś radosny, to masz wszystko poukładane. Adela powiedziała, że na swoim miejscu. To jest bardzo ważna wiadomość. Sprawdzono. Brawo, o właśnie, dziękuję. Więc 46 lat temu, jak Klaudiusz zobaczył Adelę po raz pierwszy, to krzyknął: o, to jest ta dziewczyna. I tak już zostało, prawda? Krzyknąłeś tak, nie? O, to jest ta dziewczyna. Specjalnie od Klaudiusza dla Adeli. To była ta dziewczyna. Czasami trzyma mnie zwątpienie, nie dla mnie było to spojrzenie. I niechaj w kamień się zamienię, jeśli bym miał go szukać sam. Czasami to jest tylko chwila, czasami trudno to wytrzymać. Wiemy, jak różnie w życiu bywa. Wzrokiem nie śmieliła mnie, bo to nie była moja wina. To była tylko ta dziewczyna. Przez cały koncert patrzy na mnie i brawo pije bezustannie, bo ta nie była moja wina. Muzyka tak w napięciu szyba, sprzedając trochę swych emocji. Jak tu nie patrzeć ludziom w oczy, nie powiem, nawet mnie to bawi. Jednym spojrzeniem można sprawić, człowiek rozdarty na połowę, po sercu pełnie stracić głowę. Czasami to jest tylko chwila, czasami trudno to wytrzymać. Wiemy, jak różnie w życiu bywa. Wzrokiem nie śmieliła mnie, bo to nie była moja wina. To była tylko ta dziewczyna. Przez cały koncert patrzy na mnie i brawo pije bezustannie, bo to nie była moja wina. Muzyka tak na mięciu trzyma, sprzedając trochę swych emocji.
życie patrzy na mnie i brawo pije bezustannie. Hej Państwo, żeby tak dla równowagi, tyle mówiłem o kobietach, to teraz troszeczkę się do chłopaków tu nachylę. No tak. Niedaleko tego domu, gdzie była Marysia i Krysia, spotkał się Stasiu i Kaziu. Chyba, że Klaudiusz. Yeah. Stasiu i Kaziu. Cześć, Stasiu! No cześć, cześć, cześć. Co tam u ciebie? A chłopie, same dobre rzeczy. No co ty gadasz? W takich czasach same dobre rzeczy? No to... A, wiem, wiem. Ty teraz z żoną obchodzisz 50-lecie po ślubie. To musi być dobrze. Coś szykujesz chyba ekstra, Stasiu. No, szykuję. No powiedz, że tam zdradź trochę tajemnicy. Bo pamiętam, że na 25-lecie zabrałeś swoją żonę na wycieczkę do Paryża. A teraz na 50-lecie to chyba coś takiego ekstra, nie? No. No to powiedz, co to będzie. Weekend, a. Nie no, jaki licher. Mówi, Stasiu, ja ją w tym roku przywiozę. Z Paryża oczywiście. No to nie było. A mi popsuła weekend. No tak. Ale mi popsuła. No cóż. Aś wyrywna jest, Adela. Muszę powiedzieć zespołowi Babsztyl, żeby dopisali zwrotkę na twoją część. I będzie wtedy o Adeli. Jeszcze jedna dodatkowa zwrotka, że Adela jest wyrywna. W każdym razie tak to było ze Staszkiem i Kazikiem. Babsztyl ma taką piosenkę. W związku z tym założę się, że przynajmniej każdy z was tutaj na tej sali, nie wierzę, żeby nie było. Każdy z was przynajmniej raz musiał przeżyć letni romans. A już bo to raz. Bo to raz tutaj słyszałem. W każdym razie nie wierzę. Kiedyś grałem tutaj w Wielkopolsce, kochanej mojej. I no co byście, że była plenerowa. I w pierwszym rzędzie siedział ksiądz Dobrodziej. I ja się pytam, a ksiądz Dobrodziej to tak przeżył kiedyś taki letni romans? O pewnie, że tak, no pewnie. Tylko zanim zostałem księdzem. Szybko się zreflektowało w opisko, szybko. Także było przyjemnie, w związku z tym niech sobie teraz każdy z Państwa zamknie oczy. Kobiety jakieś takie zadowolone, faceci tacy poważni. To dobra, niech każdy sobie przypomni swój. Nasz mały, letni romans. No to co? Pobujamy się też. Urocza kawiarenka, małe stoliki dwa. Przy jednym ty usiadłaś, przy drugim siedział Klaudiusz. Oczy twe spotkały, nie rozpoznając nas. Od małej czarnej kawy odmienił się nasz los. Śpiewamy wszyscy, uwaga! Nasz mały letni romans i my! Ho-la-la-la. Pomiędzy letnią porą i my! Ho-la-la-la. Nasz mały letni romans, nie zapomnę go. Bo latem się rozpoczął i ogrzał cały dom. No. Dziś oczy twe spoglądam i nadal widzę w nich ten blask, co oni śmieli i
ukradł serce mi. Lecz zamiast dwóch stolików, stół jeden stoi nam w sercu naszego domu, gdzie letni romans trwa. Wszyscy razem! Nasz mały letni romans. I ogrzał cały rok. Jedna chwila czasem zmienia życie nam. Więc na szczęście szansę masz każdego dnia. Śpiewamy? Ale wam powiem, ciepło. Liczał. Ja Państwu chcę zaproponować kolejną opowieść muzyczną. Tym razem będzie to opowieść tytułowa z mojej przedostatniej płyty z 2020 roku, kiedy to miałem zaszczyt obchodzić swój taki okrągły 35-lecie jubileusz swojej pracy artystycznej. Powstała płyta, ale oprócz płyty powstało coś takiego, co się nazywa pendrive'em. Jeden i drugi, na każdym są inne utwory i muszę powiedzieć, że tam jest po 70 utworów i na jednym i na drugim. To jest 140 piosenek. Jak Państwo byście mieli okazję, to z drogą kupna nabyć po koncercie, podpiszę i możecie z tym jechać do Wiednia bez wyciągania pendrive'a. No, możemy to podpisać też. Prawda, Wiesław? Tak. Ale kocham je wszystkie! Zaraz za to! Tyle dziewcząt jest na świecie, każda inna. Trzeba zdrowia, by ogarnąć taki szmat. Tak na pozór prawie każda jest niewinna, lecz marzenia kto na wiele taką stać. Trzeba tylko kod dostępu rozszyfrować i obiecać wielką miłość, no już. Tylko potem trzeba trochę lawirować, by się dziecko nie zdarzyło. A my ślub, ale kocham je wszystkie, chociaż śmieją mi skronie, że gdzie młodszych kolegów nie zostaje, pogodnie, nie, nie. Ale kocham je wszystkie i nie tylko ze Śląska, chociaż sprawa czasami bywa ślisko i grząska, ja. Jeśli chciałbyś jeszcze pobyć wolnym ptakiem, bezteściowy i bez żadnych rzeczy plus,
tylko czasami spróbuj obejść się ze smakiem, bo są takie, co załatwią cię po grób. Bo niektóre znają takie czary mary, że po ślubie zaraz będzie krótka stycz i do kobiet nie odzyskasz nigdy wiary i zostanie ci sąsiadka albo nic. Ale kocha nie wszystkie, chociaż nie ją mi skroje. Wszędzie młodszych kolegów nie zostaje. Sprawa czasami bywa śliską i cząstka jaja, ale kocham je wszystkie, chociaż nie ją mi stronie. Wszędzie młodszych kolegów nie zostaje. No jesteście cudowni i oprócz tego wyrozumiali. Trzeba oszczędzać. Co oszczędzać? Wodę? Co? Wodę oszczędzać? Trzeba. Ty oszczędzasz wodę? No, środowisko trzeba. Żartowałeś. Proszę Państwa, teraz bardzo jest taka sympatyczna okoliczność, bo przed koncertem poproszono mnie, abym, że tak powiem, przedstawił tutaj osobę, która na tej pięknej widowni w klimatyzowanej sali obchodzi swoje urodziny. Urodziny 35-lecia. Gdzie jest Monika? Monika! No wstań, że poklaszczemy ci. Brawo dla Moniki! Monika, o, nawet kwiaty są, proszę bardzo. Od rodziny! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Tam, tam, tam. Brawo, Monika, wszystkie dobre. Od rodziny. I od nas też. Jeszcze nie miałeś tylu gości na urodzinach. I teraz będzie piosenka, nie tylko dla ciebie, ale dla państwa również, zapewniam was. A gdzie to? Już tort, już tort. Przyjęcie zaraz tego. Kupce! Proszę państwo, na szczęście Bozia obdarzyła nas rozumem. Tylko trzeba... Zaraz, zaraz. Ja wiem, że dużą część obdarzyła rozumem. Po ostatnim wydarzeniu obdarzyła. I trzeba z niego umieć skorzystać od czasu do czasu. Ale dobrze, że mamy serce. Serca też trzeba posłuchać. U młodzieży tak jest często, że młodzi ludzie najpierw słuchają serca, a potem rozumu. No i różne rzeczy wychodzą wtedy. Najlepiej jakby to szło równolegle. Serce mówi, rozum potwierdza. Rozum potwierdza, serce mówi. Pamiętaj, Monika, posłuchaj serca. Nie kombinuj, moja miła, nie kombinuj, bo
popatrz w lustro, szminką napisz moje imię. Kto połączy wodę z ogniem, jak nie ja? Póki niebo jest na tobie, póki czas. Posłuchaj serca, ono wie, czy będziesz pierwszą damą wie. Czy tą jedyną będziesz ty, czy się rozwiną nasze sny. Posłuchaj serca, z całego serca życzę ci. Niech twoje serce szalone skierco wciąż gra na pis. Dzień bez śmiechu to dzień stracony, a poza tym niezależnie od wieku ciesz się z życia człowieka, tego wycena starego serca. No dobrze. Dziewczyny, to będzie teraz opowieść mówiąca o tym, że jakby nie było dziewczyny, to od was się to wszystko zaczęło. Od was. Mam nadzieję, że na widowni znajdzie się przy... Bo wy dziewczyny wszystkie jesteście Ewy, żeby nie było. No bo Adam jabłek zbytnio nie lubił. Wolał w gruszkę bić zęby. Ale ja mu tak wierciłam, że do jabłoni pognał w te pędy. No co tutaj się okazało? Kolej losu. Jest na widowni chociaż jedna Ewa? No nie wstanie. Ewa, no nie wstydź się, podnieść pod wodzie. No, Ewa. Jeszcze trzeba prosić. Ewa, brawo dla Ewy. A jest jeszcze Ewa? Jedna jest? Tam jest Ewa. Stała Ewa. No, pokaż. A myślałem, że tu też Ewa. A dwie Ewy są. Brawo dla dwóch Ew. Ja pierdolę, ale wszystko. Super. W każdym razie ciągnąć wątek. Teraz będzie właśnie dla Ew. Dla was dziewczyny. Szczególnie dla tych, które mają imię Ewa. Bo reszta to jest i tak Ewy jesteście. Kolejne losu. Gruszkę wolał bić zęby, kiedy jednak Ewa prosiła, do jabłoni pograł te pędy. I gdy wiedział, będą kłopoty, przewidywał, że szef się wkurzy, ale tak mu w brzuchu wierciła, że
dłużej. Kobieta bez mężczyzny biednie, mężczyzna bez kobiety marnieje. I zawsze od początku świata takie są już życia koleje. Kobieta bez mężczyzny biednie, mężczyzna bez kobiety marnieje. I zawsze od początku świata takie są już życia koleje. O separacji kawalerki szukał na boku, lecz szybciutko wrócił do Ewy. Życie bez niej nie miało uroku. Ewa za kimś się rozglądała, rozglądała się nienachalnie. Ale gdzie tam, nic z tego nie wyszło, nie dawała rady normalnie. Kobieta bez mężczyzny biegnie, mężczyzna bez kobiety marnieje. I zawsze od początku świata takie są już życia koleje. Kobieta bez mężczyzny biegnie, mężczyzna bez kobiety marnieje. I zawsze od początku świata takie są już życia koleje. Mężczyzna bez kobiety marnieje. I zawsze od początku świata takie są już życia koleje. Dziękuję bardzo. Co Państwa, na wstępie koncertu, który już niestety powoli dobiega końca, ale zanim skończę, to jeszcze chciałem Państwu też pożyczyć, żebyście każdego dnia, mimo upływającego czasu, doganiali życie. Tak jak ja staram się to robić, w optymizmie, w radości. I kiedy właśnie napisałem taką piosenkę, dogonię jeszcze życie. Muzyki wybijały optymizmu w oczach błyski, radość życia zwiastowały. I tak humor uzbrojony, porzucony w losu fale, dni biegnących lat minionych nie zauważałem wcale. Cały świat jeszcze o mnie usłyszycie, nie dziś to za parę lat. Ej, dogonię jeszcze życie i zadziwię cały świat. Jeszcze o mnie usłyszycie, nie dziś to za parę lat. Nie dziś to za parę lat. Hey! I cóż widzę, na mej skroni srebrny płat. Ale tego się nie wstydzę, mimo swych przeżytych lat. Bo w mej duszy wszystko śpiewa, a my serce ciągle młode. I za kołnierz nie wylewam, ani nie przymieram głodem.
cały świat. Jeszcze o mnie usłyszycie, widzisz to za parę lat. Ej, dogoni jeszcze życie i zadziwię cały świat. Jeszcze o mnie usłyszycie, widzisz to za parę lat. Cały świat, jeszcze o mnie usłyszycie, nie dziś to za parę lat, nie dziś to za parę lat, nie dziś to za parę lat. Państwo, jeszcze piosenka, którą zawsze na każdym koncercie śpiewam, dedykując jednocześnie. Powolutku się ziemniaczki gotują. A przepraszam, u was są pyry. Bardzo przepraszam. Powolutku się pyrki gotują. W tym razie, proszę. To lubię ziemniaki. Gdzie? W Toruniu. A to ci, co nie lubią Bydgoszczy. Państwo, więc no życie powinno być radosne, ale ta dedykacja jest dla wszystkich Państwa, którzy się zechcieli wspólnie ze mną spędzić ten czas, to co Wam serdecznie dziękuję. I mogliśmy się tutaj w ten niedzielne popołudnie spotkać w pięknej, klimatyzowanej sali. Z Państwa i życie pisze różne scenariusze. Czasami coś się nie udaje, coś się nie układa. Nie daj Panie Boże, czego Państwu nie życzę. Ale gdyby nawet, to wystarczy sobie przypomnieć refren tej piosenki, żeby się nigdy, ale to nigdy nie poddawać. Bogu ducha winni. Noc i dzień krótkie dla nas już, tak przyspieszył czas. Los zesłał grzech. Jesteśmy Bogu ducha winni, winny jest ten świat. Najważniejsze, żeby nigdy nie poddawać się, nie poddawać się, nie poddawać się. Wierzyć, że nam starczy sił na następny dzień, nawet gdy oddała się. Cel ten sam, miłość też ta sama jest, choć ma więcej lat. Czy opuści nas? Jesteśmy Bogu ducha winni, winny jest ten świat. Najważniejsze, żeby nigdy nie poddawać się, nie poddawać się, nie poddawać się. Wierzyć, że nam starczy sił na następny dzień, nawet gdy oddawać się.
Nie poddajcie się im. Jasiu się też nie poddał na lekcji geografii. No nie poddał się. Pani go spytała, tu w szkole gdzieś. W Salasewie, niedaleko taka ładna szkoła. Na lekcji geografii. Jasiu, Jasiu, powiedz no, powiedz. Jaka to jest stolica Australii? Jasiu. Nie wiem. Jasiu, ty musisz więcej czasu poświęcać na lekcje geografii. No musisz wiedzieć, jaka jest stolica Australii. Jasiu biedny usiadł, ale po sekundzie. Proszę pani, proszę pani, proszę pani! No co tam, Jasiu, co tam? Proszę pani, a kto to jest Krystyna? Jasiu, bo ja nie wiem, kto to jest Krystyna. No wiecie pani, musi pani więcej czasu poświęcać swojemu mężowi. No i kochani państwo, przyszedł czas, żeby zagrać jedną... Jedną? Gwiazd! Jedną? Gwiazd! No właśnie, drodzy państwo, niech ta gwiazda każdemu z was osobna świeci w zdrowie, w pomyślności, żeby wam nigdy nic nie brakowało. Żebyście mieli dobrych ludzi, tak jak dzisiaj obok siebie. Bądźcie szczęśliwi. Prowadźcie się higienicznie. Kochajcie się. Rozmnażajcie. Wszystkiego dobrego. Jedna z gwiazd. Kochany, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd. Jedną z gwiazd, co twoje imię ma, tej nocy oddam ci, ona nam wieczną miłość da. Widzę to i jestem pewien, jak nad głową wysoko w niebie tajemnicę szczęścia skrywa świat. Czuję to i jestem pewien, że to Bóg mi zesłał ciebie. Za to mu dziękuję tyle lat. Come on! Ja to wiem, na niebie milion gwiazd, a jedna z nich to ta, co szczęście daje nam. Jedną z gwiazd, co twoje imię ma, tej nocy oddam ci, ona nam wieczną miłość da. Tylko my po wielu latach gdzieś na krańcach tego świata odnajdziemy siebie pośród wielu gwiazd. Tylko ty, bo wierzę w ciebie, na tym przewspaniałym niebie będziesz świecić nawet tysiąc lat. Ja to wiem, na niebie milion gwiazd, a jedna z nich to ta, co szczęście daje nam. Jedną z gwiazd, co twoje imię ma, tej nocy oddam ci, ona na wieczną miłość da. Uwaga, zaraz się ulecę w górę i... Hej! Uno! Dwie! Ja to
wspólnie spędzony czas. To ładna uczta. Zobaczyć was uśmiechniętych, radosnych. I tak powinno być i będzie. Tej pieśni na bis, bo to też ona jest związana troszeczkę z moją pracą artystyczną w latach 90. Grałem w takim zespole jak Marcela. Pamiętacie taki? Prawie nie. Moja współpraca z nimi trwała 5 lat. Sobie bardzo to cenię, bo to dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi. No ale przez to samo, dzięki współpracy z gangiem Marcela, jeździłem tu do Poznania, do Zbigniewa Górnego, w galach piosenki Piesiarka. Teraz miałem okazję wystąpić w takim podobnym, w tych biesiadach polskich. No ale pozwólcie, że nie będę się na ten temat wypowiadał. Ale no, ależ oczywiście, ale jakie ładne, no cudne. I wtedy na tych galach u Zbigniewa Górnego na koniec zawsze tutaj śpiewało się w tej arenie w Poznaniu, w Oliwii, w Gdańsku, w sali kongresowej. Upływa szybko życie. Upływa szybko czas. Ale to takie smutne było. To takie smutne było. I stwierdziłem, że nie, po latach trzeba to zmienić. Ten sam sens, ale nieco inaczej. Można się z radością posuwać. Prawda? Zapraszam, żebyście Państwo też zanim to zastąpi, zapraszam na moją stronę na YouTube, Muzyczny Koktajl, Mariusz Kalaga. Subskrybujcie, słuchajcie, tam jest ponad 100 utworów, poza tym na Spotify jest chyba 12 albo 13 płyt. Tu po koncercie zapraszam też, będę podpisywał płyty, pendrive, kto z Państwa będzie miał życzenie. Mogę też robić za misia. Widzicie się? A propos misia, ha! Idzie turysta w Szczyrku, tam u nas, niedaleko, na Śląsku, w Beskidzie. Baco, baco, powiedzcie no, co ja mam zrobić, jakbym tak szedł na szlaku i spotkał takiego dużego brunatnego niedźwiedzia? Panocku, wy tam już nic mi nie musi ta robić.
Niedźwiedź zaraz wszystko zrobi. Baco, policja się, baco, a wyście widzieli ten, to drzewo? No, ja widzę, ale oni nie widzieli. No i jeszcze idzie we Wiśle taki bacej, tak ciągnie lewą nogę. Ciągnie, potem prawą ciągnie, a turysta mówi, baco, wy to macie od wojny? Nie, od gówna. Lata mijają, a w sercu ciągle maj! Niespodziewanie ujrzałem dzisiaj na skroni swej siwy włos. Byłem zdumiony, to niemożliwe, wszak młody ze mnie jest gość. Nieźle wyglądam, wciąż jestem w formie, energia rozsadza mnie. Dziewczyny za mną się oglądają, a kasy mam ile chcę. Lata mijają, liście spadają, lecz to w ogóle nie rusza nas. Lata mijają, liście spadają, dla nas się w miejscu zatrzymał czas. Lecz z drugiej strony patrzysz na dzieci i widzisz, że coś nie tak. Ta piękna panna to twoja córka, syn ma już 20 lat. Żona ta sama od chwili ślubu, wiernie przy Bogu myli. Pić już nie mogę tyle co kiedyś, a zresztą nie chce się mi. Lata mijają, liście spadają, i jednak trochę to rusza nas. Lata mijają, liście spadają, niestety na nas nie czeka czas. I teraz wszyscy po angielsku, la la la. Lata mijają, liście spadają, niestety na nas nie czeka czas. Cześć, dziękuję bardzo. Mariusz Kalaga. Widzę, że nie możecie się rozstać, Mariusza. Tylko jest jeden problem. Drodzy Państwo, nie wiem, czy Mariusza jeszcze tu wywołamy, ale próbujemy. Tak! Uwaga! Mariusz! 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 Potem poznać prawdziwego artystę. Mariusz Kalaga. Dziękuję bardzo. Jestem zaszczycony, jest mi bardzo miło. W takim razie, no nie chcecie się tak rozstać ze mną, to ja z wami też.
powiedziałem w jednym tutaj pomiędzy innymi piosenkami, że miłość jest najważniejsza, więc chyba nie. Najlepiej jak się umówimy wszyscy razem, że potrafimy kochać, ponieważ to, jakby nas łączy. No. Każde troski, każde rozterki się zdarzają, ale jak jest miłość, możemy to. Jak jest miłość, to wszystko załatwi. Umówmy się, że potrafimy kochać. Wybiliśmy do ostatka swoje szklanki słów. Moja ręka w twoich palcach czuję ból. Ta tęsknota w obie strony nie jest żadną grą. Gaśnie wieczór wypalony, chodźmy stąd. Umówmy się, że potrafimy kochać, że stać nas jeszcze na niewiadomo co. Umówmy się, że potrafimy zostać, gdyby nas nawet czuł na siebie los. Siądźmy na swych dawnych miejscach, darmo dają śmiech. Domu jakoś brakło szczęścia, zdarza się. Wybiliśmy do ostatka swoje szklanki słów. Moja ręka w twoich palcach, chodźmy już. Umówmy się, że potrafimy kochać, że stać nas jeszcze na niewiadomo co. Umówmy się, że potrafimy zostać, gdyby nas nawet szczuł na siebie los. No to umówmy się, chyba! Na koncert wspaniałego artysty, jakim jest Mariusz Kalaga.
Zapraszamy serdecznie, są płyty, możecie kupić sobie płyty Mariusza Kalagi, również innych śląskich wykonawców. Dziękuję serdecznie i wielkie podziękowania dla wspaniałego dyrektora waszego Ośrodka Kultury w Smarzędzie. Bo jemu się należą największe brawa. Naprawdę. Tak jest. Za współorganizację. Dziękujemy serdecznie. Bądźcie kochani zdrowi. Dobrej nocy. Trzymajcie się. Cześć. Nie, bis nie. Bis, bis. Bis jest tam przy płytach. Dziękujemy. Cześć.